Dzień dobry, witamy Państwa. Naprawdę gorąco, dosłownie w przenośni. Temperatura w Polsce w tej chwili chyba bije rekordy, a nagrywanie dzisiejszego odcinka w otoczeniu cholernie wielkich i mocnych świateł tylko potęguje tę temperaturę. Postaram się jednak nie rozpłynąć przed Państwem. Niemniej jednak wróćmy do tematu. Szanowni Państwo, o butach, jakie były wykorzystywane na początku wojny, już Państwu opowiadaliśmy w jednym z pierwszych odcinków, czas więc skupić się na tych, które były używane później. Oczywiście poza sporadycznie używanymi butami zwery, trzewikami M37 czy też zwykłymi butami marszowymi, wyróżniano kilka modeli trzewików, ale o tym za chwilkę. Od razu państwa chcemy jednak uprzedzić, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki. Wynika to z tego, że tak naprawdę no, ciężko powiedzieć o trzewikach coś więcej, czy w ogóle o tym podstawowym oczywiście obuwiu niemieckiego wojska w czasie II wojny światowej, nie wchodząc w szczegóły techniczne dotyczące tychże butów. Mając jednak na uwadze to, że co nas bardzo cieszy, łakniecie państwo wiedzy. Mamy dla Państwa małą niespodziankę, która będzie również swoistym zadośćuczynieniem za to, że dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowo krótki, ale na tę niespodziankę będziecie Państwo musieli kilka dni poczekać. Eksperyment to jeszcze tylko takie jedno zdanie eksperyment. Nagrywania wszystkiego troszeczkę dalej. Niestety nie wypalił, mikrofon nie chwytał w odpowiedni sposób. Ciężko to było odszumić, tak żebyście Państwo normalnie mogli e, słyszeć mój głos. W związku z tym, niestety, a może na szczęście, mojej szacownej gęby Państwo na razie widzieć nie będziecie. Póki co wróćmy do przyjemniejszych tematów niż moja gęba. Zajmijmy się więc e, butami w późnym okresie wojny. Buty M1933, tak zwane Reichswery, były używane wyjątkowo sporadycznie. Występowały bardzo obficie w roku 39 oraz w dość sporej ilości w roku 40 podczas inwazji na Francję. Później, jeśli w ogóle można je było spotkać, to raczej tylko w jednostkach tyłowych. Zdecydowanie większą popularnością cieszyły się wysokie buty marszowe, których istotnie było jeszcze bardzo dużo i to do końca wojny, choć im bliżej maja 1945, tym rzadziej je spotykano. Podobnie sprawa miała się w temacie trzewików M1937. Podzieliły one los wcześniej wspomnianych wysokich butów marszowych. Kwestie ekonomiczne, a także potrzeba zwiększenia produkcji, wymusiły na Niemcach najpierw rezygnację z bardzo drogich i skomplikowanych butów M33, potem z butów M37, aby w końcu skrócić buty marszowe z 35 do 29 cm. Jak jednak potoczyły się losy trzewików? Trzewiki M1937 wprowadzone do armii w roku 1938 początkowo wykorzystywane były raczej jako buty wyjściowe, a od około 1941 trafiały wraz z opinaczami do jednostek walczących na froncie. Charakteryzowały się głównie pięcioma parami dziurek na sznurówki i czterema parami haczyków. Wielkim rozwinięciem niemieckich trzewików był wprowadzony w 1943 roku model M43. Buty te były wykonywane bardzo solidnie i choć w stosunku do modelu M37 były znacznie uproszczone i tańsze w produkcji, to można chyba zaryzykować stwierdzeniem, że były lepsze niż poprzednie. Skrócono je z 16 do 13 cm i zastąpiono haczyki w górnej części oczkami, których liczba wahała się od 6 do 8. Wysokiej jakości skóra, dobre wykonanie. Wraz z opinaczami buty te towarzyszyły niemieckiemu żołnierzowi praktycznie wszędzie tam, gdzie poszedł – i spełniały swoją rolę. Ostatnią oficjalną modyfikacją były buty M44, które trafiły do Wehrmachtu wraz z pozostałym sortem modelu 44. Były one zdecydowanie najbardziej zróżnicowane w porównaniu do poprzednich modeli. Nosek nie był już w stylu rekiniego, a przód przyszły był podwyższony i utwardzony. Szereg uproszczeń i oszczędności spowodował jednak, że obecnie zachowane egzemplarze częstokroć mocno różnią się od siebie. Czcigodni Państwo, w tym miejscu należy postawić kropkę. I tak, ja wiem, że przynajmniej część z Państwa powie: No zaraz chłopie, ale buty Falchirmiega, buty Luftwaffe, buty Afrikakorps, buty zdobyczne z Czech, Austrii, Francji, Danii, Norwegii no skąd chcesz? Tak, macie Państwo rację, niemniej jednak, no. Chcemy się skupić na tych podstawowych modelach, być może kiedyś będziemy mieli bogatszą troszeczkę literaturę na temat tychże butów. Niestety ogólnie dosyć krucho, jeżeli chodzi o, o obuwie niemieckie. Postaramy się poprawić w przyszłości i myślę, że nagramy dodatkowy odcinek ogólnie o bucikach, również zdobycznych. Póki co niech to, co jest, zostanie. Niemniej jednak, tak jak powiedzieliśmy na początku... Mamy dla Państwa swoistą rekompensatę za ten dzisiejszy bardzo krótki odcinek. Tylko prosimy uzbroić się w cierpliwość. Kwestia kilku, no maks kilkunastu dni i mała niespodzianka pojawi się na naszym, na naszym kanale na YouTube. Póki co bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, do kliknięcia łapki w górę bądź łapki w dół, a także do odwiedzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku. Póki co serdecznie raz jeszcze dziękujemy, kłaniamy się i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zolda Tendes